troszkę wzorowanej na naszej dolinie. Znajdujemy się na pierwszym elemencie tej rewitalizacji Doliny Pięciu Stawów, czyli stworzenia tutaj coś na wzór Doliny Trzech Stawów naszej katowickiej, korzystając z zasobów stawu Morawa, stawu Borki i Trzech Hubertusów. Zakończyliśmy realizację stadnicy żeglarskiej, harcerskiej 10 drużyny, a już właściwie teraz rozpoczynamy działania dotyczące kwestii rewitalizacji kolejnego elementu przy stawie Morawa, a więc budowy północnej plaży wraz z całą infrastrukturą. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę przystąpimy do realizacji trzech jak gdyby lokalizacji. Pierwszą lokalizacją, czyli północna plaża przy stawie Morawa, w skład którego wchodzić będzie budynek zaplecza socjalnego, toalety generalnie dla użytkowników plaży, plus dojazd dla samochodów do obsługi tej plaży i ciąg pieszy dla możliwości komunikacji ludzi. Oprócz tego powstanie boisko do siatkówki plażowej, rampa dla osób niepełnosprawnych i pomoc dla małych jednostek pływających. Oczywiście też będą tam nowe nasadzenia, dowóz oczywiście piasku, który tam będzie wymieniany. Drugą lokalizacją będzie parking przy ulicy Sosnowieckiej i trzecią lokalizacją to jest tutaj od stanicy do cmentarza ciąg pieszo-rowerowy na długości 780 metrów i następnie tor rolkarski o długości 180 metrów. Etap drugi zaczynamy z dniem dzisiejszym na bazie koncepcji, które robiła firma Amaya Architekci. Od dzisiaj jest firma wykonawcza, będzie robiła projekt i wykonawcę, bo to jest formuła zaprojektuj i wybuduj. Ma czas realizacji do czerwca 2024. Koszt inwestycji około 13 milionów złotych brutto. Chcemy w czerwcu, końcem czerwca, może wcześniej oddać obiekt do użytkowania przez mieszkańców. Kolejne etapy to trzeci i czwarty etap, na cztery to jest podzielone. Trzeci to jest kwestia dalszej organizacji ciągów pieszo-rowerowych wokół stawów, plus przekop pomiędzy stawem Borki a Morawą. I czwarty etap to zagospodarowanie stawów Hubertusy, w szczególności pod takim kątem wędkarskim, można powiedzieć, gdzie właśnie będziemy budowali pomosty dla wędkarzy. Te stawy są ochoczo odwiedzane właśnie przez tą grupę, która chętnie łowi ryby w naszych stawach, a więc też chcemy stworzyć tam godne warunki do tego, aby ten sport również uprawiać.